Witam serdecznie Państwa na wspólnym posiedzeniu. Wspólne posiedzenie Komisji Rady w dniu 17 marca 2016 roku. I porządku publicznego oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku. Witam Pana Wójta, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Pana Wicewójta, pracowników Urzędu Gminy, niektórych resortów, sołtysów i wszystkich członków naszej wspólnej komisji, proszę Państwa. Biorąc pod uwagę listę obecności stwierdzam jej prawomocność. Odnośnie porządku posiedzenia, proszę Państwa, trzeci punkt rzymskie. Był zaproszony zastępca dyrektora Biura Narodowego Ochrony Środowiska. Bardzo przepraszam, bo niestety grypa więc mogła. Pochorował się, czyli ten punkt nam podmówią. Czy są, proszę Państwa, jakieś wnioski do porządku obrad? W takim razie pod głosowanie daję oprócz punktu trzeciego rzymskiego. Kto jest za przyjęcie porządku obrad? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, proszę Państwa, do punktu czwartego rzymskiego. Analiza projektu uchwał przygotowanych do obrady 15 sesji. To jest pierwszy punkt, dokonanie zmian w planie gospodarczym gminy. Może tutaj tylko oddam głos Pani Skarbnik. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, otrzymali Państwo materiał dotyczący zmian w planie gospodarczym w wieloletnim prognozie finansowym, jak również w budżecie gminy roku 2016. Jesteśmy po połowie marca i jesteśmy właściwie na końcówce analizy i sprawozdań opisowych wykonania budżetu za rok ubiegły. Jako że Państwo otrzymać te materiały do końca marca, więc jak mówię, jesteśmy na końcówce analizowania tych wszystkich rzeczy, które się wydarzyły w budżecie i w planie gospodarczym tamtego roku. Jak co roku dokonujemy jakby wznowienia wydatków niewykonanych w planie gospodarczym w poszczególnych SOES. I z analizy załączonej projektu uchwały, które Państwo macie, wynika, że każde z SOES coś tam sobie nie zrealizowało, bądź jakieś oszczędności się pojawiły na zadaniach w planie gospodarczym i one podlegają na ten czas, proszę Państwa, w projekcie wznowieniu na te same zadania, na których pozostały. Oczywiście w ciągu roku, czy nawet w chwili obecnej, Państwo możecie dowolnie w ramach środków przenosić na inne zadania, ale oczywiście Pan Wójt przygotował tutaj zwroty środków na poszczególne zadania. I tak, Bujaków łącznie ma zwrotu około 36 tysięcy, budy OSP 11 tysięcy. Z tego co wiem, to będzie tam, będzie w sołectwie modernizowany budynek przy domu gromadzkim w Bujakowie. Oświetlenie ulic pozostała kwota 2437 i na budynku Domu Kultury kwota 7866 zł. W tamtym roku została wykonana inwentaryzacja, koncepcja jakby modernizacji i docieplania tego budynku. W tym roku będziemy chcieli kontynuować projektowanie tychże prac. Jeśli chodzi o sołectwo Czarnów, w tym roku zwracamy sołectwu niewykorzystane środki w kwocie około 38 tysięcy, z tego drogi chodniki 35614 i oświetlenie ulic 2690. Sołectwo Kobielnice kwota 16700 zł na oświetlenie ulic. Przechodzi również w tym projekcie na to samo zadanie i Porąbka. Łącznie około 32 tysiące zł, z tego oświetlenie ulic 21345, stadion sportowy 8 i cmentarz 5000. I proszę Państwa, tak wygląda projekt uchwały, którą przygotował Pan Wójt. Jak mówię, Państwa wola, czy zostawiacie na tych samych zadaniach, czy będziecie Państwo przenosić na inne, które uznacie, że są ważniejsze do wykonania. Niemniej jednak takie, jak tutaj przedstawione kwoty, zostały na poszczególnych pozycjach w planie gospodarczym roku ubiegłego. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania, uwagi do tego projektu uchwały? Uchwały? Nie widzę. W takim razie daję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w planie gospodarczym gminy Porąbka na 2016 rok. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, proszę Państwa, do wykonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2016-2023. Na ostatniej stronie mamy dość obszerne objaśnienie do tej wieloletniej prognozy. No to
co się wiąże? No, jeśli chodzi o WPF, zmianę WPF, to jest usankcjonowanie zmian, które się dokonują na komisjach i potem wnioski składane na sesję. Więc to jest jakby usankcjonowanie tych wszystkich zmian. Niemniej jednak, no niestety w kolejności odwrotnej, bo tak wymaga Regionalna Izba Obrachunkowa, no to już wiemy, że jest to lekko nielogiczne co do kolejności zmian, ale cóż nam począć. Tyle. Dziękuję. Czy są jakieś pytania, niejasności? W takim razie daję pod głosowanie projekt uchwały dotyczący dokonania zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2016-2023. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję. Następny projekt uchwały to jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. No to jedno z drugim się pewnie wiąże. Też objaśnienia mamy na ostatniej stronie. Proszę pani Skarbnik. Tak, proszę państwa, ja tylko parę słów. Jeśli chodzi o zmiany w budżecie, to znacząca część zmian w zakresie wydatków budżetowych to oczywiście ma związek ze zmianami dokonanymi w planie gospodarczym, więc tam te kwoty wszystkie, które są zwiększone na poszczególnych zadaniach planu gospodarczego, znajdują się w budżecie. Nie związane z planem, po stronie wydatków, nie związane z planem gospodarczym, to proszę państwa wprowadzenie do wnioskowanej dotacji na żłoby, na klubik dziecięcy w Bujakowie, kwota 12 tysięcy złotych, zwiększenie dotacji dla miasta Bielska Biała o 50 zł 16 groszy na utrzymanie schroniska dla zwierząt. Proszę państwa, podyktowane jest tym, że na dzień, który wskazuje miasto, zmieniła nam się liczba mieszkańców, wzrosła o parę osób, więc ta składka jest wyższa od zakładanej, ale trzeba powiedzieć, że składka na mieszkańca nie uległa zmianie, tylko liczba mieszkańców się zwiększyła. I proszę państwa, jeśli chodzi o zmiany niezwiązane z planem gospodarczym, zmniejsza nam się, proszę państwa, dotacja dla starostwa powiatowego na dofinansowanie drogi Porąbka Czaniec realizowanej w roku ubiegłym o kwotę 28 240 zł i 43 grosze, jako że kosztorys powykonawczy tej inwestycji również uległ zmniejszeniu. W tym roku w miesiącu styczniu przypadała druga transza przekazania tych środków i przekazaliśmy o tą kwotę mniej. Możemy te środki, proszę państwa, uwolnić, przeznaczając na inne zadania. Proszę państwa, jeszcze jedna tutaj może informacja, która się państwu należy. Planując budżet po stronie dochodów i po stronie wydatków w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa mieliśmy zaplanowaną kwotę 80 tysięcy jako refundację fakturowania mediów, konkretnie prądu dla obiektów oświatowych w gminie. Czyli jak to przebiegało? Mniej więcej to przebiegało to w ten sposób jak prace interwencyjne, że gmina ponosi wydatki, urząd gminy ponosi wydatek na te oświetlenie w całości i refakturuje, czyli obciąża placówki i wpływa to na dochody gminy. Czyli podwyższa nam się budżet o wydatki, które gmina czyni i dochody, które są refakturowane przez jednostki. Nie wiem, czy państwo rozumią to. Trochę to może nie czytelnie wytłumaczam, ale mniej więcej chodzi o to, że od miesiąca lutego umowy funkcjonują w ten sposób, bo to był również kłopot dla nas z VAT-em i tak dalej, z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym, że wszystkie te placówki podpisały umowy, przetarg tak został zorganizowany przez gminę powiatu bielskiego, że każda placówka podpisuje sobie samą umowę z dostawcą energii i już nie będziemy obciążać tych jednostek, skoro nie będziemy obciążać tych jednostek, to nie będziemy mieć dochodów, ale też nie będziemy mieli wydatków, prawda? Więc zwiększamy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 80 tysięcy. To tyle, niezwiązane z planem gospodarczym. Proszę państwa, czym pokryliśmy te wydatki, które tutaj powstały, o których mówiłam? Proszę państwa, zmieniła się ustawa o lasach ochronnych i dzięki temu zyskaliśmy dla budżetu gminy w tym roku kwotę około 50 tysięcy złotych dodatkowo z tytułu lasów, które posiada Nadleśnictwo Andryków. Te dochody pozwolą nam dofinansować wydatki, o których mówiłam wcześniej, jak również zwiększyła się wartość budowli podatników podatku od nieruchomości, mówię tutaj o osobach prawnych.
i będą, znaczy właściwie już są wpływy z różnych opłat, czyli to są opłaty z lat ubiegłych przez różne instytucje, które nam zalegały. Jest to kwota ponad 20 tysięcy złotych i ta kwota zasili nam budżet. Już w zasadzie jest to kwota pewna i może sfinansować wydatki. Proszę Państwa, wydatki, o których mówiłam, z planu gospodarczego, w zasadzie mogłyby być sfinansowane z innego źródła, o którym teraz chcę tylko powiedzieć, bo nie sięgnęliśmy po to źródło, a mianowicie pozostałość środków z lat ubiegłych. Wiemy, może pamiętacie Państwo, że przy uchwale budżetowej została wprowadzona kwota 1 000 000 zł. Jako wolne środki z lat ubiegłych jest ta kwota wyższa. Jeszcze nie chcę zdradzać dokładnie, jak ona będzie, z tego powodu, że no ministerstwo nam z 3-tygodniowym opóźnieniem przekazało informacje co do realizacji dochodu przez urzędy skarbowe, jak również podatku dochodowego od osób fizycznych, które przekazuje nam bezpośrednio ministerstwo. Stąd jeszcze borykamy się z pewnymi rozliczeniami z tymi jednostkami. Ale będą dodatkowe środki, ale proszę Państwa, trzymamy te środki, bo nie wiadomo, co się wydarzy. A mianowicie, co będzie subwencją na zadania oświatowe, jako że o tej porze już dawno była informacja o ostatecznej kwocie subwencji na zadania oświatowe. Jest to kwota bardzo ogromna dla naszego budżetu, bo ponad 12 milionów. No ja mam wewnętrzne obawy, że ona może ulec zmniejszeniu również bardzo dużą kwotą, którą przekazuje nam co miesięcznie minister finansów i są udziały podatku dochodowym od osób prawnych. No niestety również nie ma informacji ostatecznej, mimo że ustawa budżetowa jest uchwalona, jest podpisana przez prezydenta, nie ma tych informacji. No i nie chcemy ruszać na razie tych pieniążków, żeby się nie wydarzyła sytuacja, że zostaniemy pozbawieni pewnej części tych środków. Wtedy będziemy musieli szukać, no i jakoś zabezpieczać się na wypadek nieprzewidzianych jakichś takich sytuacji. Więc są te środki, ale no nie chciałabym, żeby one gdzieś poszły na zadania, które mogą poczekać, czy w jakiś inny sposób zostać pokryte. A jak mówię, no o tej porze już dawno, dawno ta informacja była i mogliśmy wiedzieć, jaka będzie roczna kwota subwencji czy podatku dochodowego. Ja tyle dziękuję. Dziękuję. Czy są, proszę Państwa, jakieś zapytania, niejasności dotyczące zmian w uchwale budżetowej? Nie widzę. W takim razie daję pod głosowanie projekt uchwały dotyczący dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. Kto jest za przyjęcie tego projektu uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję. Następny projekt uchwały to jest udzielenie przez gminę Porąbka pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu bielskiego przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu bielskiego. Mamy tutaj, proszę Państwa, dostaliśmy materiały projekt uchwały. Kwota wynosi 361 350 zł. Proszę bardzo. Proszę Państwa, tutaj Pan Wójt mnie upoważnił do przedstawienia tej uchwały. Proszę Państwa, ta kwota, o której tutaj jest mowa w projekcie, jest zapisana w budżecie. Niemniej jednak, no, po głębszej analizie problemu Pan Wójt postanowił zaproponować Państwu zmianę zapisu, a mianowicie nie udzielenie dotacji w wysokości 361-350, jak jest w budżecie i jak wnioskowało starostwo oczywiście, ale do kwoty 361 tysięcy. I jeszcze jedną taką uwagę tutaj właściwie nam się zrodziła tak na szybko, przez te dni ostatnie dywagując nad tym problemem, aby w porozumieniu zawrzeć, nie to, co sobie ten pan starosta ze swoimi służbami zażyczył, aby przekazanie środków nastąpiło, bo tak jest, taki jest projekt porozumienia, aby nastąpiło w całości do 30 kwietnia tego roku, a mianowicie nasza propozycja tutaj będzie i na pewno będziemy optowali, pan wójt będzie optował w rozmowach z panem starostą, o przekazywanie środków w dwóch transzach, a mianowicie jakąś kwotę w pierwszym półroczu, powiedzmy połowę czy mniej niż połowę, a drugą część w półroczu drugim. Z czego to wynika? Proszę Państwa, mamy informację, że od miesiąca, z rozmów prowadzonych, że od miesiąca lipca może nastąpić redukcja kursów. Stąd no, nie wyobrażamy sobie, żebyśmy zapłacili kwotę 361 tysięcy, bo ta kwota 361 tysięcy opiewa na ilość kursów, która jest teraz, obecnie, prawda?
Jeśli liczba kursów ulegnie zmianie, no to rozumiemy, że dotacja również. Stąd tutaj taka uwaga, że będziemy porozumieć, pan wójt będzie porozumienie podpisywał na dwie transze tej dotacji. I do wysokości, a nie w wysokości. Oczywiście dotacja musi być rozliczana każdorazowo przez starostwo powiatowe. Dziękuję bardzo. Jest słuszna racja, bo rzeczywiście czemu mamy płacić, a później maleją w kursy, nie mamy za pieniądze. Mogę dodać jeszcze jedno. Te nasze kursy są ściśle powiązane z osiedlnymi gminami, które też nie wiadomo w jakiej wysokości odniosą się do tych dopłat. Chodzi głównie o gminę Czernichów, gdzie tam wiadomo, że się nie przelewa i też próbują oszczędzać. A poza tym prowadzimy analizę kursów i być może, że w ciągu roku się zmienią te kursy, to dlaczego mają płacić od razu za to, co jest w tej chwili, a być może ilość kursów spadnie i w tym momencie będziemy to przeliczać ponownie i dostosowywać do tego, co jest. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę pan, radny Filarski. Pytają, czy może pani skarbnik pamięta w zeszłym roku? Jak 200 tysięcy. Pamiętam, że obcięliśmy to dość sporo, prawda? W zeszłym roku. Tak, oczywiście. Pana starosty. W ubiegłym roku zdaje się, że żądania starosty były 280 tysięcy. Myśmy przekazali i porozumienie zawarli na kwotę 200 tysięcy. No bo na chwilę obecną rozmawiamy nieco tak na wyrost, czy może mało merytorycznie, tak? No, po raz kolejny nie ma żadnego przedstawiciela PKS-u, po raz kolejny nie wiemy w zasadzie za co mamy płacić, tak jak pani skarbnik i pan wójt powiedzieli. Równie dobrze może to oznaczać, że od czerwca nam zredukują kolejne kursy, no i w zasadzie godząc się na taką jednorazową wypłatę, no nie mamy żadnego argumentu w ręku, prawda? Zapłaciliśmy z góry za rok. Ja sobie przypominam z wypowiedzi pana starosty, że była rozważana kwestia wykazania jakiejś oszczędności na połączeniach z naszą gminą poprzez tworzenie punktu przesiadkowego w Kobiernicach. Temat widzę utknął, być może, że no właśnie pan starosta oczekuje, że nie wiem, znowu damy mu mniej i to go zmotywuje. Już sami państwo rozważcie i zastanówcie się nad tym. Być może warto by było jeszcze zastanowić się w ogóle nad tą kwotą, która jest przewidziana. Dlatego proponujemy dobrze, żeby jeszcze ewentualnie tam przeliczyć po. Bo trochę zmian w kursów jest, prawda, co jest? No już na dolne przez Kozumnik i Międzybrodzie. To już już te oszczędności troszeczkę są. To już troszeczkę zmian wprowadzić. Myślę, że szanowni państwo, jeżeli dobrze pamiętam, bo też mam zaproszenie, 23 teraz marca jest spotkanie w starostwie odnośnie transportu zbiorowego. Myślę, że może tam czegoś więcej się dowiemy i wtedy też będziemy mówić. Panie przewodniczący, no świetnie, dobrze, że jest. Świetnie, że pan został zaproszony i ma pan zamiar uczestniczyć. Niemniej jednak, jeżeli ja świadczę usługę, a tak jest, tak, dla kogoś, to wypadałoby może się do tego kogoś udać w momencie, kiedy nie jest. A to jest tak bardzo, z roku na rok powtarza się ta sama sytuacja, że pan starosta potem już gasi ogień, tak, który już wybuchł. Bo dostaliśmy mniej i wtedy nagle zaczyna się zainteresowanie gminą Porodka i komunikacją publiczną. Bo zdaję sobie sprawę z argumentu pana starosty, że on w pewien sposób wyręcza pana wójta, tak? To jest zadanie własne wójta i gminy, organizacja transportu publicznego. No, ale my jednocześnie jesteśmy w tej chwili już Tak, tylko do tego zmierzam właśnie, że musimy pamiętać o tym, że cały czas jesteśmy współudziałowcami MZK i ułożymy tam duże nakłady, tak, na dofinansowanie tego transportu publicznego na terenie gminy. Więc może czas porozmawiać w końcu konkretnie. Były różne propozycje, nic na razie się nie stało. Tak jak pan sekretarz zauważył, cena paliwa spadła, a my dopłacamy no więcej niż w zeszłym roku, prawda? O kolejne 100 tysięcy. Ja myślę, że będzie inny podmiot, z którym będziemy rozmawiać, bo to chyba głównie to, co mamy do zaproszenia tego wystarczyciego, to jest, będzie związane z powstaniem związku międzygminnego, bo tam kilka gmin postanowiło przystąpić do tego związku i pewnie będziemy rozmawiać ze związkiem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie PKS-u, ale to się dowiemy dopiero na tym spotkaniu, jak to wygląda, bo z tego co wiem, to już tam są zdecydowane gminy, które mają przystąpić do tego związku. No bo może rozwiązaniem jakieś byłoby podjęcie tej uchwały w formie
określenia tej pierwszej transzy i jej terminu, a po tym okresie czasu ponowne rozpatrzenie tego. Jak Państwo uważacie, no ale może ustalmy na przykład tą pierwszą transzę, tak? Płatną w jakimś tam terminie, a po tym terminie będziemy rozważać zasadność wypłacenia kolejnej. Być może to zmotywuje tą drugą stronę do jakiejś aktywności. Chciałem zapytać, możemy, bo to słuszna tutaj uwaga, żeby to można. Czy możemy w ten sposób zrobić na przykład? No ja myślę, że można by, załóżmy tutaj 150 tysięcy na przykład do końca kwietnia, tak jak oni chcieli, żeby całość wypłacić do końca kwietnia, to pierwszą transzę do końca kwietnia, a później będziemy analizować dalej i będziemy rozmawiać prawdopodobnie z innym podmiotem. Jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie, że tak powiem, ze strony prawnej, to ja bym taki wniosek składał. Czyli do sesji by można zmienić treść uchwały, prawda? Tak. W tym pierwsza transza. Pierwsza transza do kwietnia, jak pan mówi, proponuje wysokości. Pan Kocęba prosił o głos, tak? Proszę Państwa, nie wiem, jak jest z samego początku się PKS przejęty w starostwo powiatowe, tak naprawdę to my nie wiemy. Rozmawiamy o określonych potrzebach, które są zgłaszane przez starostwę. Bo ja rozumiem, starosta potrzebuje pieniędzy po to, żeby pokryć deficyt, który jest generowany przez PKS. PKS to są różne formy działalności. To nie tylko jest świadczenie usług przewozowych na określonym terenie, ale to są również biuro podróży, no nie wiem co oni jeszcze tam mają. PKS posiada olbrzymi majątek, ma jakieś bardzo ambitne plany w zakresie świadczenia usług, chociażby poprzez budowę stacji paliw na części placów, jakie posiada i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę nam nigdy nie została przedstawiona jakaś rzeczowa analiza dotycząca funkcjonowania sposobu świadczenia usług przez PKS na terenie gminy Porąbek. Najprawdopodobniej żadna gmina nie została. Na dzień dzisiejszy tutaj nie wiemy, jak to wszystko wygląda. Jeżeli przypominam, że pan prezes czy jeden wiceprezesów próbował przedstawiać ilości wykupionych biletów miesięcznych i okazało się, że z czarca tylko dwie osoby miały wykupiony bilet miesięczny, to jednoznacznie świadczyło o tym, że no mówiąc trywialnie, że coś tu nie gra, prawda? A ten sposób organizacji tego transportu jest niewłaściwy. Natomiast zwalanie winy tylko na prywatnych przewoźników, na tak zwanych busiarzy, to już stało się po prostu nudne. Nie wiemy, jakie zarząd PKS-u podejmował działania, zmierzając do tego, aby koszty funkcjonowania tej spółki obniżyć, bo to jest spółka. I bez względu na to, czy to będzie taka spółka, czy to będzie siaka spółka, to oni będą chcieli sięgać do kieszeni gmin. Jeżeli będziemy się godzić na bezkrytyczne przekazywanie im pieniędzy z rok mało, w ubiegłym roku, to pamiętam, obraza majestatu była, jak tych pieniędzy nie chcieliśmy dać, prawda? Wręcz z pretensjami oni tutaj do nas przyszli, to proszę Państwa, no, chyba najwyższy czas, żeby oni poważnie nas potraktowali, bo jeżeli tak ma wyglądać współpraca z PKS-em, to możemy tu wziąć i podpisać umowę jakąś, lepiej wziąć i zasponsorować, w cudzysłowie, dofinansować prywatnych przewoźników. Jeżeli jest również podmiotów gospodarczych, to może się okazać, że kierowcy przewoźnicy będą tańsi od PKS-u. Że bardziej racjonalnie potrafią wykorzystać. Ja rozumiem problem PKS-u, który wziął autobusy. Autobusami może świadczyć usługi tylko na terenie powiatu. Bo taka jest zasada. I no, poszula się zrobiła za ciasta teraz. Ubiera, no, brakuje pieniędzy. Tylko że no, sposób przyjęty przez PKS poprzez szukanie pieniędzy w kieszeni poszczególnych samorządów to jest bardzo ważne. Dziękuję. Proszę bardzo, pani Teresa. Ja mam takie pytanie, czy kiedykolwiek dostali Państwo jakiekolwiek wyliczenie poza kilometrów kosztów całej obsługi właśnie transportu przez PKS na terenie gminy Porąbka? To jest tam tylko komentarz. W przeciwieństwie do NZK, który potrafi wyliczyć koszt wozu kilometrów i tak jak OSIEK funkcjonował na zasadzie wykupywania konkretnych kursów, konkretnych gmin, gdzie można było konkretnie oszacować koszty, że nie płaci się za co innego, prawda?
to w tym momencie to my tak naprawdę rzeczywiście nie wiemy, za co płacimy. Czasem nie za działalność biura turystycznego czy jakiś inny rzeczy. Jest to troszeczkę, powiem, tak jak wtedy są to sprawy od kilku lat. Nie tylko w stosunku tutaj do gminy Chorąbka, ale też do innych gmin. No troszeczkę, powiem, takie kuriozalne traktowanie po macoszeniu, że musimy dofinansować za wszelką cenę działalność całego przedsiębiorstwa, a nie konkretnie pokrywać koszty transportu w gminie Chorąbka. I rzeczywiście może dobrym rozwiązaniem jest to, co tu Państwo też proponują, czyli ograniczenie tej kwoty dotacji do pierwszej transzy i posiadanie karty również przetargowej do rozmów na zasadzie właśnie obliczenia tego, ile ten transport tak naprawdę nas kosztuje. Ja myślę, że zaprosimy, bo pan dyrektor kiedyś, jak tylko dowiem, że miał te, to miał swoje materiały. Przedstawiał nam to, ale nie zostały przedstawione wszystkim, tylko że no i trzeba to będzie wszystko porównać, bo ja myślę, że my jeszcze spróbujemy też przeliczyć po swojemu te wysokie na tej kolonii. Wiemy, jaki jest koszt, a jak to z tego, co bym to jedna z gmin przeliczyła, coś wyszło inaczej niż starostwo przedstawiało. Także spróbujemy to też przeliczyć. Najpierw pan Kocenta prosi. Proszę bardzo. Państwa, zasada jest prosta. Jeżeli publiczne szkoły przyjmują dotacje, to mamy prawo skontrolować i kontrolować takie mają miejsce. Mało tego, jest złożony wniosek, który wyraźnie mówi to, tyle i tyle potrzebujemy na to. No przy PKS-ie nie mamy nic. To nie wiem, czy to są rozmowy mają gmina z panem starostą, czy z PKS-em. Proszę Państwa, nie chcę cytować, co jest na gębę, no, ale to jest nie tak. No nie mamy nic. Nie mamy kontrapunktu. Zacznij głosować. Bo oni tyle potrzebują. My też potrzebujemy tyle. Dziękuję. Pan Drzewiecki prosił. Ja tylko chciałem się odnieść tutaj, jeżeli chodzi o soboty, bo akurat nie mógł się wypowiedzieć. Wolne soboty. Także mówię o kopiernicach przy stanku, gdzie powinni jechać i zmienić rodzaj żywca. No praktycznie jeżdżą jak co. Według rozkładu, jak jest rozkład, bo to bym z autopsji i bym musiał jeszcze parę razy do Bielska jechać. Ma być i ma jechać, nie jedzie, a jak jedzie, to jedzie 15 minut wcześniej. No to bo jak nie ma ludzi, no to on depta po gazie, kurza i po prostu w ogóle jeżdżą jak co. Nie? Na to też trzeba było zwrócić uwagę, że po to jest rozkład jazdy, że ma jechać z rozkładem, a nie trzeba ludzi, czy nie ma na przystanku. To mówię o kopiernicach, gdzie tam autobusy muszą się zbiegać. Dziękuję. Ja panie wójcie, chciałem się spytać, czy będzie brana pod uwagę opinia mieszkańców o zebraniu tych kursów, czy będzie jakieś spotkanie wcześniej? Bo też nie możemy zamknąć kursy, które tam nie pasują, jak ludzie dojeżdżają do pracy, do szkoły, no nie wiem, do pociągu, bo tak pan mówi, że od 1 lipca, a żeby się nie kazało tak ostatnio, że od 1 lipca, a my się dojedziemy 20 czerwca, nie? Czy coś będzie wcześniej, takie spotkanie? To znaczy, no, jeżeli chodzi o Kozubnik, to tam dyskusja była i już tam te wszystkie argumenty sądne znają. Także na pewno nie będziemy robić coś tam po swojemu, bez konsultacji z mieszkańcami, jeżeli będziemy w ogóle tam doprowadzać do tego, mówię, tu się może pozmieniać w ogóle, jeżeli nie wiadomo, ile gmina rzędników dopłaci, bo to się wszystko wiąże, jeżeli tam, gdzie mniej autobusów jeździło, no to też wszystko się przekłada na dopłatę nasze, nie? W tej chwili Kozubnik, powiedzmy, dwa kursy zbudował, czyli powinna być jakaś oszczędność. Czyli proszę Państwa, no bo każdy uważam, moim zdaniem każdy korzysta. Rację mam tutaj, bo rzeczywiście, żeby mieć rozeznanie. Czyli jest propozycja, rozumiem, żeby odłożyć ten projekt uchwały i zmienić jego treść do sesji dotyczącej pierwszej transzy do kwietnia, tak jak Pan Wójt zaproponował, 150 tysięcy. I później zobaczymy, co dalej. Rzeczywiście zrobić jakąś kalkulację. Albo to, jeżeli by było znów spotkanie, tak jak pan wójt mówił, miał prezesa, ale to miał do swojego wglądu i nam te kałusty też przekazał, no ale to nam to nic nie mówi. Bo to znaczy, no tutaj... Czyli taka jest propozycja, czyli odkładamy, nie daję pod głosowanie do zmiany treści tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, musi być wniosek, głosowanie, wniosek. Tak.
o zmianę... Czyli ja stawiam, czy państwo, ktoś się, stawiam wniosek o przełożenie, zmienienie treści uchwały dotyczącej pierwszej transzy do kwietnia 150 tysięcy. Ale przepraszam, mogę? Proszę. Ale proszę mi powiedzieć, czy o zmianę treści dotyczącej pierwszej transzy, czy całości dotacji? Czy kwota do 361 ma pozostać? Tak. No właśnie, my tego nie rozumiemy. Zostanie do 360, w tym pierwsza transza, czy 150 do 30 kwietnia. Żeby było, czy jak zmniejszymy, jak będziemy mieć do, to możemy sobie zmniejszyć. Przepraszam bardzo, do pani mecenas mam pytanie, bo ja nie wiem, czy Rada może termin ustalać. Ja bym w ogóle zostawiła tylko do 360 tysięcy, a kwestia pierwszej, drugiej transzy to już w porozumieniu. Bo myślę, że Rada nie może terminu ustalać. Nie, myślę, że to jest przekroczenie delegacji. Już pan wójt sobie zawrze w tym porozumieniu z panem. Czyli do. Zmiana w innej formie to. Ja bym do tego zostawiła do, ale tak to jest już okej. Okay. Bo później sobie pani skarbnik zadała. A druga transza będzie? Nie, nie będzie. Będzie druga transza. Ale kwestia w tym porozumieniu będzie. No musi być, no wtedy musi być. Tylko ja z jednym jak zostanie, musimy zadekować tą drugą transzę. Czyli rozumie pani mecenas, że propozycje... Tak, proszę bardzo. Czy w tej umowie on będzie zawierał wójt, żeby... Przedsiębiorstwa z PKS-em. Czy może tam zostać otwarta kwestia wysokości drugiej transzy? No kwestia będzie ogólnie do wysokości 360, a może być jakiś zapis dotyczący, że druga wysokość drugiej transzy zostanie ustalona na podstawie tak. Ale to jest kwestia już porozumienia. Porozumienie, tak. To musi być porozumienie. Ale treść projektu uchwały do 361 tysięcy. Tak, treść projektu jest w porządku. Tylko nie, tylko to. Do. Tak, znaczy, to ja chciałam zgodzić zdanie. Tylko tutaj jak pani skarbnik słusznie sugeruje, że jeżeli państwo chcą ograniczyć tutaj ten manewr, niech będzie do wysokości 360 tysięcy. Czyli daję proszę państwa głosowa. Proszę pani Trzeźwa. Mam takie wątpliwości, czy Rada może określić dotacje w wysokości do, a nie konkretne. Ja myślę, że może. Jest taka możliwość. Myślę, że jest taka możliwość, bo jeżeli kwestia już tutaj, państwo mają, ja też już się spotkałam z takimi uchwałami, że określa się tę granicę maksymalną, a to już kwestia już porozumienia i myślę, że nikt tego nie zakwestionuje. Czyli stawiam wniosek i daję pod głosowanie, proszę państwa, proszę bardzo. Jedną możliwość. Rozumiem, że pan wójt bierze na siebie całość decydowania teraz na zasadzie tego, czy da 200 czy 300 w pierwszej transzy i resztę. Bo w tym momencie, jeżeli byśmy przyjęli 150 tysięcy, to wszystko by było na karb naszej decyzji. Czyli 15 osób przeciwko jednej, tak? Czyli lepiej było ewentualnie panu wójtowi się wytłumaczyć, czy to Rada zadecydowała, że jednak będzie to przez 150 tysięcy, a resztę trzeba będzie postarać się o wyliczenia. Jest logiczne tylko, jak pani mecenas mówi, że... Tak, tylko jeżeli chodzi o kwestię już, państwo są uprawnieni do wskazania kwoty dotacji. Już kwestia, jaka to będzie, ilość transz, wysokość, to już wykracza poza kompetencje, bo Rada tylko wyraża zgodę na udzielenie tej dotacji i na kwotę tej dotacji. Natomiast już kwestia, oczywiście państwu ten projekt umowy czy porozumienia może zostać przedłożony na komisji sesji. To przecież nie jest też żadna tajemnica, prawda? Czyli to domagana to z tego, co słyszę, to natomiast z ustawą o finansach publicznych. To byłoby tylko kwestia podjęcia w tej chwili na przykład uchwały dotyczącej pewnej części. Do kwoty. Czyli podjęcie uchwały o dotacji w wysokości 150 tysięcy złotych i zostawić na drugą połowę roku temat otwarty, tak jak możemy drugą dotację w ciągu roku. Tak, oczywiście. Jak najbardziej. Tak. Czyli jeżeli jeszcze ewentualnie chodzi takie rozwiązanie, tak? To już państwo już powiecie, czy na to się ewentualnie zgadzamy, że w tej chwili sztywno ustalamy kwotę 150 tysięcy. Na pierwsze półrocze. No nie. Słowa Boże, nie możemy określać terminu. Więc to pan wójt umownie pierwsze transze. Bo my nie możemy jako Rada określać tego terminu dotacji, natomiast pan wójt w porozumieniu zawsze jakąś informację co do terminu.
No, z tą myślą, że w drugiej połowie roku Rada oczekuje informacji na temat faktycznych kosztów i realizacji, powiedzmy nawet rozliczenia tej pierwszej części dotacji, to warunkuje udzielenie kolejnej w drugiej połowie roku. No może w ten sposób. Czyli taką formę możemy oczywiście zrobić, Pani Prezes. To znaczy o tym chyba teraz można napisać w uzasadnieniu do projektu uchwały, żeby też PKS miał tutaj zapewnienie, że to nie jest uchwała zamykająca tego. Tak. Proszę Pani Teresa. Ale to jest też potwierdzone tym, że rzeczywiście w budżecie są zaangażowane środki znacznie wyższe. Tak. Czyli w tym momencie też mamy informację, że to jest jakby preludium. Otwarta. Sprawa otwarta. W tym momencie zdejmujemy z pana wójta odium tego, że to jest jego decyzja i w tym momencie też ma poparcie rady. Że to rada zadecydowała, że na razie 150, no i trudno. Trzeba przygotować dokumenty, trzeba wyliczyć, trzeba się rozliczyć i sprawa jest otwarta. Dziękuję, czyli... Tylko w takim razie też trzeba będzie zmienić tytuł, bo to jest na 2015 rok, prawda? Tak? Ja bym to... Ja bym na 2016, tak? A to jest błąd jeszcze. Błąd jeszcze. Czyli proszę Państwa, dochodzimy do propozycji wniosku pana radnego Filarskiego. Tak? Proszę, szanowny, prosił i daję pod głosowanie wniosek. Wnioskujemy o udzielenie w 2016 roku budżetu gminy Borowka Pomorska na solidarność powiatu kubieńskiego w wysokości 150 tysięcy złotych. A w uzasadnieniu, tak jak pani mecenas powiedziała, należałoby doprecyzować nasze warunki. W tym sensie, że to nie jest koniec dotacji, tylko to jest... Że w budżecie mamy zaplanowaną większą. Że jest zaplanowana większa i kolejna dotacja zostanie ustalona w oparciu o dane finansowe przedstawione przez zarząd przedsiębiorstwa. Dziękuję. Kto jest za przyjęciem wniosku pana radnego Filarskiego w tej formie? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, proszę Państwa, do następnego punktu. Ustalenie wysokości zasad ustalania i rozliczania dotacji celowych do podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze gminy Borowka. Dostaliśmy materiały, proszę Państwa, i mamy załączniki, wnioski, druki o udzielenie dotacji, udzielenie miesięcznej transzy i rozliczenie. Czy, proszę Państwa, są jakieś niejasności? To jest temat, któryśmy poruszali na poprzedniej komisji. Czy są jakieś zapytania? Nie ma. Co? Tematu tak szczegółowo przez panem dyrektorem. Czyli, proszę Państwa, daję pod głosowanie projekt uchwały przed chwilą. Mamy wszystko wypisane, Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący. Proszę. Ale mogę nie rozumieć, ja? Proszę. Jeżeli chodzi o tą uchwałę, to ona podlega szczególnemu nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ja nie wiem, czy przy wyższym okiem Regionalna Izba Obrachunkowa spojrzy na tą uchwałę. Jest takie mnóstwo różnych orzeczeń w tej sprawie. Regionalne Izby Obrachunkowe, no każda swoje województwo wydaje tak sprzeczne wyroki, tak sprzeczne rozstrzygnięcia, że no próbowałam stawić z tego coś, co spodobałoby się naszej Regionalnej Izbie Obrachunkowej, ale takich uchwał w naszym województwie jest stosunkowo niewiele. Więc w związku z tym no, mam nadzieję, że jeżeli Regionalna Izba Obrachunkowa uzna, że została uchwała podjęta z naruszeniem prawa, nie będziecie mieć Państwo do mnie pretensji, bo nie ukrywam, uchwała została skonsultowana z panią skarbnik, została jej przekazana, żeby no jakby ten osoba nadzorująca finanse publiczne spojrzała, czy nie ma tam błędów takich merytorycznych. Właściwie nie dostałam negatywnej informacji. No więc w związku z tym proponuję o jej przyjęcie. Kwota 120 złotych została zaproponowana przez panią skarbnik, jeżeli chodzi o żłobek, no bo trzeba się, nie możecie Państwo wybiórczo traktować podmiotów. Nie można. To jest wbrew ustawie, na to są wyroki sądowe, także jeżeli mówimy o artykule ten 60 ustawy, to tam są wymienione po kolei żłobki, kluby dziecięce i opiekunowie dziecięce. W związku z tym ta dotacja musi być dla tych trzech podmiotów określona. Jeżeli uznacie Państwo, że po roku ta dotacja jest za duża, za mała, można jakby no, uchwałą zmieniającą zmienić wysokość tego. No więc dziękuję.
No proszę Państwa, no miejmy nadzieję, że ten nadzór nie uchyli się, podejdzie do tego rozsądnie, tak jak Pani Zalinka tutaj mówi. No, w takim razie proszę Państwa, jeszcze... Tak, regionalna. Proszę Państwa, proszę bardzo. Jedno pytanie, no weźmy mówili o 100 zł. Tak, bo to jest klucz dziecięcy. Żłobka na razie nie ma. Żłobka nie mamy, ale nie możemy go pominąć i zrobić tylko uchwałę dla klubu dziecięcego. Bo to jest nieodpowiedzialne. Ja to dlatego, że ta pani tutaj mówiła, że to tam będą się przemianowywać i tak dalej. Nie, że jeżeli to jest to, to chcą dostać 120. No to jest ta kwota na razie jest klucz dziecięcy. Ale musi być rozdzielone na te trzy pozycje. Tak jak dofinansowania. Czy są jeszcze jakieś niejasności albo zapytania, proszę Państwa? W takim razie daję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęcie projektu uchwały w sprawie wysokości zasad ustalania i rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze gminy Porąbka? Na zdrowia, bo wiosna. 13 osób za. Kto się wstrzymał? 2 osoby. Przeciw, co pasuje? 15, 13. Tak. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, następnym to mamy projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka. Na ostatniej stronie, proszę Państwa, mamy uzasadnienie do tego. Jasno mówiące, dlaczego musimy... Ale czy są jakieś pytania, albo może tutaj oddam... Czy, proszę Państwa, jeśli można, Panie Przewodniczący, w trakcie ustalania wartości przedmiotu zamówienia w przygotowaniach do zlecenia opracowania studium przeprowadziliśmy w ramach, na co pozwala nam ustawa o zamówieniach publicznych, coś w rodzaju konsultacji technicznych samego zakresu przedmiotu zamówienia i z tych konsultacji z firmami, które zaprosiliśmy do wstępnej wyceny takiego realizacji takiego zamówienia, wyniknęły dodatkowe uwarunkowania. Między innymi weszła w życie ustawa o tzw. rewitalizacji, która powoduje, że no sama zmiana studium mogłaby, czy pozostanie przy uchwale o zmianie studium mogłoby spowodować kłopoty i ewentualne wątpliwości prawne służb wojewody przy uchwaleniu samego studium. Dlatego po konsultacji tutaj z prawnikami i z tymi instytucjami, które były zaproszone do konsultacji technicznych, doszliśmy do wniosku, że bezpieczniej będzie dla nas zmienić uchwałę i wykonać jako przystąpienie do sporządzenia nowego studium, bo tak de facto to będzie całkiem nowe studium. Nie będą to zmiany lokalne, miejscowe, tylko generalnie musi być to studium potraktowane całościowo. Stąd jest propozycja podjęcia takiej uchwały, żeby na etapie zatwierdzenia studium nie było później z tego tytułu jakichś kłopotów czy problemów z nadzorem prawnym wojewody. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś niejasności, pytania? Proszę, pan Filarski, proszę. No nie jest niejasność, bardziej pytanie. Czy pan kierownik się orientuje, jaki mamy poziom wniosków o zmianę sposobu użytkowania działki? To znaczy zaczęły spływać wnioski do studium, natomiast do samych planów myślę, że gdzieś około 500 wniosków jest dla całości. Wiadomo, że taka informacja, że coś się dzieje, powoduje to, że te wnioski zaczynają napływać. Są sytuacje takie, że to są niektóre wnioski powtórne, bo ktoś tam wcześniej złożył. Staramy się to wychwytywać i raczej podawać taką już ilość bardziej dotyczącą działek niż samych wniosków. O tak bym to tutaj określił. A teraz kolejne pytanie. Zapewne mieszkańców zapytają, stoją pan, że słaby sygnał, coś się dzieje, tak? Coś postępuje. No właśnie, fundamentalne pytanie będzie mieszkańców do nas, kiedy? To znaczy, kiedy można się spodziewać, że te prace doprowadzą do zmiany planu zagospodarowania? Konsultacje te, które przeprowadziliśmy w tej chwili w ramach konsultacji technicznych, wskazują na to, że realnym terminem wykonania studium do uchwalenia to jest 18 miesięcy. Proponowaliśmy wykonawcom maksymalnie 12-miesięczny okres realizacji. Dostaliśmy jasny sygnał, że w tym terminie nie są w stanie opracować studium z wszystkimi uzgodnieniami i ewentualnymi poprawkami, które na etapie uzgodnień
wpływam. Problemem jest to, że instytucje nie mają określonego terminu na zaopiniowanie studium ani planu i bywa tak, że niektóre przetrzymują to 3-4 miesiące, a mogą wprowadzić takie zmiany, czy tak żądać takich zmian, które powodują konieczność ponownej konsultacji czy opiniowania studium u innych instytucji, bo czasem te zmiany wymuszone przez nich są tak dalekie, że no, nie mogą być potraktowane jako uzgodnione przez innych. I trzeba je do ponownych. 18 miesięcy myślę, że jest o studium. Powiedzmy sobie szczerze, no, na etapie już uchwalania studium można, czy jak już będzie na tyle, że będzie po wyłożeniach, po uzgodnieniach, można próbować ewentualnie przystępować do uchwał o zmianie planu, no i zabezpieczać wtedy środki i mając nadzieję, że studium nie zostanie tam przez wojewodę obalone. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Niejasności? W takim razie, proszę Państwa, daję projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Borowka. Kto za przyjęciem tego projektu uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję. Następny projekt uchwały to jest przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Porąbka na 2016 rok. Też materiał, jak mamy uzasadnienie i wyniki konsultacji społecznej tych materiałach. Czy są jakieś niejasności, pytania? No co roku to przerabiamy, no ta kwota w moim odczuciu jest dosyć wysoka na nasz urzędowo. Wysoka, no ja tak osobiste mam takie zdanie, ale co roku prawie zbliżona ta kwota jest. Tak, tak, ona jest wręcz niezmienna. Tak zmienia się tylko wraz ze zmianą liczby mieszkańców. Ja może nie do końca się bo pamiętajmy, że to jest kwota zryczałtowana, tak? Tak? Czyli to jest niezależna kwota od ilości zwierząt, które rzeczywiście trafią, a nie wiem jak Państwo, ale ja odnoszę wrażenie, że jednak zwiększa się ilość tych bezdomnych. Dokładnie. Zwierząt wcale się nie zmniejsza, tylko zwiększa. Ilość interwencji, tak. Więc ilość interwencji automatycznie też wzrasta. Ja tylko jeśli mogę. Proszę, proszę, proszę. To się tak czekaj tylko literówki. Tak. W paragrafie drugim, w ustępie drugim w podpunkcie A, zadowolenie bezdomnych zwierząt w terenie gminy Porąbka na skutek interwencji mieszkańców gminy zgłoszonych ze stronika za pośrednictwem pracowników urzędu gminy lub policji. Aha, policji, nie policji. Oczywiście. Tak tylko dla porządku. Dobrze. Że tak powiem. Nie, lub policja. To, że mamy trzy te sposoby przekazywania informacji o... Tak, bo wujkandy są. I jeśli mogę jeszcze przy tej okazji, to może dobrze by było pomyśleć o jakiejś takiej szczególnej informacji, bo mało mieszkańców zdaje sobie sprawę z tego, że ma taką możliwość, aby wykonać telefon do schroniska i nie bardzo nawet wiedzą do którego. W momencie, kiedy no, spotkałem się z takimi pytaniami do mnie, tak? Co zrobić, bo pląta się jakiś pies, tak? Nie ma problemu. Oni jeszcze mamy następne, ale może... Ja wiem, ale to, wiecie Państwo, tradycyjnie. Jest pewne pokolenie, które ma ograniczony dostęp, że tak powiem, do schron i nie zawsze umie z nich korzystać. Na tablicę proszę. O, coś takiego. No. Tak, tylko taką... To dosłownie króciutką informację, tak? Że w razie pojawienia się bezdomnego zwierzęcia należy się skontaktować pod takim numerem. Dobrze. Bo myślę, że to jest takie oczekiwanie. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi albo zapytania? Może właśnie, przepraszam, proszę. Pani radna podpowiada, być może faktycznie w formie jakiegoś nawet anonsu w gazetce nasza gmina, tak? Tak. Też mogę nadać. Bo to jednak gdzieś tam sobie leży w sklepach i szczególnie te osoby, no, które mam na myśli, często zabierają, czytają. Dobrze. Może tak do nich dotrzeć łatwiej. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi czy zapytania? Proszę bardzo, Pani Tyrysa. Ja mam pytanie, ale prawdopodobnie o porozumienie. Czy to jest 24 godziny nadal na interwencję? To znaczy, nie, porozumienia do zgłoszenia do. Czy można przesłać? On jest całodobowo w tym znaczeniu, tak, oczywiście. Znaczy, dla nie. Czas reakcji. Wykonania tego.
zgłoszenia. Nie pamiętam, chciałbym. Czy ja mogę z doświadczenia powiedzieć, że nie zwłocznie? To jest tak niezwłocznie. Trzeba przyznać, że za nas przyjeżdżają. Przepraszam, nie osobiście się nie zajmuję i stąd taka moja, ale nie ma żadnych skarg. Na pewno to jest w tym samym dniu, tak. Czyli nie zwłocznie. Pani za nas skorzystała. Ja nie. Ale przynajmniej jest. Ale w tych przypadkach, tak jak zgłaszaliśmy, to naprawdę czas jest tak do godziny, do dwóch godzin, tylko prosili, żeby najczęściej niestety do zwłok, ale żeby go zabezpieczyć i odbierają. Tylko zwierzę zlokalizowane. Ja chciałem, jeżeli można, panie przewodniczący, zauważyć, tak, że samo napisanie, że zgłoszenie wystarczy o wałęsającym się zwierzęciu, to jest tak bardzo nielogiczne, bo ten pies jest tutaj, za chwilę jest tam, oni przyjeżdżają. I często tak jest, że właśnie, że przyjeżdżają, nie ma tego zwierzęcia, koszty są. Więc trzeba inaczej to rozwiązać, że albo osoba, która widzi, czy ma kontakt z tym zwierzęciem, wpuszcza go do siebie do ogrodu na przykład, zamyka bramę i czeka, oni przyjadą i wtedy go albo go uśpią, usypiają tym napojem i zabierają, albo go łapią. No to jest załatwienie sprawy. To pan sekretarz. I tu jest problem. Bo samo ogłoszenie, że właśnie, że pies lata, to jest... Na zasadzie takiej instrukcji obsługi, tak? Co mam zrobić, gdy? No to tak musiałbym zrobić. Jest już w innej miejscowości może. Bo tak było ze zwierzęciami. Proszę bardzo. Chciałabym się potwierdzić słowa pana sekretarza o tym, że jeżeli zgłosi się, bo sama kiedyś zgłaszałam fakt, na moich oczach niemalże sama została potrącona i zgłaszałam właśnie do Urzędu Gminy i gdzieś po dwóch godzinach już ciało tej samej było po prostu zrobione, wciągnięte. Określiłam. No to my zabieramy, najczęściej my zabieramy. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zapytania, uwagi? Proszę Państwa, w takim razie daję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Porąbka na 2016 rok. Kto za przyjęciem tego projektu uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały dotyczącego zmian uchwały w przedmiocie udziału gminy Porąbka na stałe obwody, głosowanie, ustalenie ich numeru granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej. Myśmy już, proszę Państwa, mieli, bo tam doszły po prostu na terenie dwie ulice, w terenie naszej zachodnia i złocista. Chyba to jest jasne, prawda? Czyli daję pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem? Jednogłośnie. Dziękuję. I proszę Państwa, dostaliśmy kopię pisma, treść pisma skierowanego do komendanta wojewódzka w sprawie zwiększenia stanu zatrudnienia w komisariacie policji w Skowiecie. Pan przewodniczący. To nie kopię pisma, tylko to jest projekt. Pisma, który przygotowałem. To Państwa tutaj oceny w tej chwili, ewentualnie jeżeli uznacie Państwo, że coś trzeba zmienić, to zmienimy. Jest to projekt, który przygotowałem na podstawie informacji, które otrzymałem z komisariatu od pana komendanta. I starałem się ująć tu takie najdokładniejsze dane, jakieś informacje, które wydawały mi się istotne do tego, żeby rzeczywiście była możliwość zwiększenia tych etatów. Także macie to Państwo, myślę, że zapoznaliście się z nim. Jeżeli macie jakieś uwagi, to oczywiście naniesiemy, wprowadzimy. Bardzo proszę. Bardzo mądre to zdanie, moim zdaniem, że ta wykrywalność procent spadło. Tak, mamy sprawozdanie, tak samo mamy sprawozdanie. No to daje coś do myślenia po prostu, że wiąże się to że z brakami kadrowymi. Na no nie koniecznie. Ale to jest nie przemawia. Ale to proszę, ja nie będę się odnosić do zasadności, bo ten temat był dyskutowany i chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że jest to zasadne, tylko wcześniej mają... niechęć budziła forma, może przekazu. Ja tylko miałem dwie uwagi, takie redakcyjne można powiedzieć znowu. Cały czas starałbym się podkreślić tym piśmie, o jaki rodzaj etatu tam chodzi. Czyli w raz, dwa, trzy, czwartym akapicie od góry, tam gdzie mamy słowo dodatkowe etaty, żeby dopisać dodatkowe etaty policyjne, a w podsumowaniu, czyli poniżej, zwiększenie stanu zatrudnienia funkcjonariuszy. Wtedy już nie pozostaje, stawiamy żadnych możliwości, o kogo nam chodzi, tak? No, oczywiście. Chcemy więcej policjantów. Tak, no, oczywiście najbardziej. Słowa piszę. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś propozycje, uwagi, pan Kocenba? Po pierwsze, czy ja nie wiem, czy pan generał Szybciew jest komendantem.
brzmi. Nie mieliśmy informacji, że to zmieniło. Sytuacja na tyle dynamiczna, że przed wysłaniem należy sprawdzić. Wpisać godzinę czy dalej. Bo jest, w ciągu jednego zmiana może być. Znaczy może tak być, a sprawdzimy to rzeczywiście. Jutro może już nie być, bo dokładnie. Jak najbardziej sprawdzimy. No, jest to ze strony ale jutro go może nie być. Jeszcze jest, ale czy jutro będzie nie być? Lepiej zdecydować po prostu komentarz. Ostro będzie. I wielokrotek. Że musi być. Czy jeszcze są jakieś uwagi? Proszę, proszę, pan Koczewa. Proszę państwa, no jest pewnego rodzaju nielogiczność. Bo jeżeli mówimy o dużej merytorium, o terenie, jakie przybyliśmy na pisaniu, to nie ma być minusa, ma ilość zdarzeń. Bo to nie od skeleru zależy, bo to ile zdarzeń, tylko od wielu innych czynników, chociażby zdarzenia drogowe, zaśmienia ruchu drogowego, ilości zarejestrowanych i wielu, wielu, wielu innych rzeczy. Ostatnio to z tym się nie wiąże. Ale może wynikać to z ilości? Nie może, z skeleru nie może wynikać ilość zdarzeń. To jest wykluczone. Teren nie robi zdarzeń. Zdarzenia po prostu ludzie, mieszkańcy ludzi, tak? Więc to jest jedna sprawa. Kolejna sprawa, proszę zauważyć w tej analizie, że komisariat ma tendencję pozytywną, dlatego że jest spadek ilości zdarzeń. To jest logiczne, bo jeżeli mówimy, że chcemy więcej etatów, to analitycy w Komendzie Wojewódzkiej najpierw popatrzą na ilość zdarzeń, jak na komisariatu. I mówią, no to co jest na tej analizie, chcę z tym przyjść spadek. Oni sobie to wyrażają, bo obojętnie którą kategorię i ilość nie ma, to mamy tutaj ilość. Pomijam wójki, naprawdę, już jedzą i kaczyńska niewiele, niewiele ma wpływ, może na wszystko. Natomiast mamy tutaj na podjęcie czynniki, które mogą decydować nie o samych zdarzeniach, ale o tym, jak mieszkańcy odbierają trasy powietrzne. I to już może mieć związek z wielkością terenu, dlatego że jak jest duży teren, to wydłuża się czas zdarzenia. I w tym kontekście to rzeczywiście teren nie może być ważny. To jest jedna sprawa. Kolejna sprawa, która tutaj ewentualnie może mieć znaczenie, to jest poczucie bezpieczeństwa, aby to było pewniejsze. No, mieszkańcy odbierają tak, jak odbierają, prawda? Że jednak za długo trwa, za dużo jest, to nie wiąże się z statystyką, dlatego że badania pokazują jednoznacznie, że poczucie bezpieczeństwa nie zawsze ma związek bezpośredni z ilością zdarzeń. Generalnie ludzka natura jest taka, że jak jest ciemno, to ludzie się tam boją chodzić. Bo tam jest ciemno i tam się coś może stać. Boją się ciemności, no jakby żeby tam policjant stał. Albo była lampa, prawda? Żeby to podnieść. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, żeby podnieść. Mianowicie to, że samorząd gminy podejmuje określone czynności, które mają, czy podejmuje decyzje, które mają wpływ na funkcjonowanie komisariatu jako takiego. Chociażby poprzez dofinansowywanie tego komisariatu. Więc to nie jest nasze zadanie własne, ale czujemy się pod do tego zobowiązani, żeby jednak dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Prawda? Więc to jest kolejny element, który uważam, należałoby wziąć i wyeksponować, że to jest w interesie nasz całej gminy, prawda? Nie tylko naszej, tylko również i gminy ściany, żeby policja funkcjonowała lepiej. Służbę patrolową możemy wziąć i zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, bo człowiek się czuje wtedy bezpiecznie, kiedy widzi policjanta. Tak jest skonstruowana ludzka natura. Chociaż zależy co to za człowiek. Mówię o przeciętnym człowieku. Dlatego
ja bym przeredagował to wszystko, panie przewodniczący. No nie, jako na ochotnika się zgłoszę, że... Jak najbardziej, bardzo proszę. Ja tutaj pani Joa się prześlę, będę taką wersję, która zmienioną, która będzie uwzględniała te elementy, które może nie odnoszą się bezpośrednio do wykrywalności, do statystyk i tak dalej. Ale mówię o takim spostrzeżeniu bardziej społecznym funkcjonowania policji i wtedy sobie państwo wybiorą. Dziękuję. Pan Drzewiecki, proszę. Ja mam takie pytanie tylko, czy pan komendant wojewódzki policji on się nas teraz będzie pytał, jak będzie chciał zatrudnić sprzątaczkę albo palacza? Odnosimy się do tego, że to mają być etaty policjantów i tak dalej. Ja nie rozumiem w ogóle, o co ta cała woda na mównicy jest teraz. Co my chcemy przez to pokazać i uzasadnić, bo ja tego nie rozumiem. Ja myślę, że zwiększenie etatów policyjnych. No ale jaki my mamy na to wpływ? Przecież i tak zrobią, co będą chcieli. Czyli po co drugi raz ta cała... Jak tak będziemy mówić, to w ogóle nie ma sensu rozmowy. No nie ma co czym rozmawiać. Ja uważam, że temat jest zamknięty. O czym to w ogóle dyskutujemy? Czyli oni nas nie będą pytać, czy bym chciał przyjąć sprzątaczkę, czy etat policjanta będzie potrzebny, tylko zrobią, będą chcieli, no bo oni mają swoje potrzeby. Ale ktoś mu musi pozwolić na to jeszcze. Ale jest jeszcze kwestia społeczna. Proszę Państwa, Karta Wojewódzkiej ma dużo różnych możliwości. Jeśli chodzi o wspomożenie jednostki terenowej, takiej jak z komisariat. Bo po pierwsze na swoje podejście, które może się kierować do pełnienia służby, to niejednokrotnie tutaj ma to miejsce. Dzieje się tu w wielu regionach, szczególnie tego naśmienia zresztą, który przez nas korzystała z tego bieżąca, chociaż podczas organizowania patroli wodnych i tak dalej, i tak dalej. Następnie, no może wziąć i przyjmować się z tym, którą szkole z miejskiej, która obserwuje określoną ilość etatów i zaczęły z tego etaty, które są związane bezpośrednio z zdarzeń. Więc no, dużo różnych możliwości ma, jeśli chodzi o zagospodarowanie określonej ilości etatów. Natomiast no, etaty policyjne nie biorą się z widzimy się czyjegoś, tylko one są określone w budżecie państwa. Sejm przyjmując budżet państwa określa stan etatowy policji na dany rok i tam jest, do tego stanu etatowego są przypisane określone środki. Stąd się to wszystko bierze. Na dzień dzisiejszy są różne tendencje dotyczące przereformowania policji. Jak na razie no to wiemy, jak to wygląda. Natomiast proszę zauważyć, że padały już deklaracje o zwiększeniu ilości stanu etatowego policji. Więc skierowanie tego typu pisma do komendanta wojewódzkiego jest niejako wychodzenie naprzeciw tym wszystkim, może nie zamiarom, ale sygnałom, które mówią o tym, że Polska 38-milionowy naród, z tego 3 miliony na obczyźnie, no, potrzebuje więcej etatów jak 120, panie profesorze, tysięcy? 100 tysięcy. Oczywiście, no. 3 10 tysięcy miał osobowych batalów. No, więc potrzebuje więcej. Tak? No ma pan rację. Ja uważam, że gdyby radnymi nie byli policjanci, tematu by w ogóle nie byli. Był. To jest moje zdanie. Ale to nie jest nasza inicjatywa. Po co mi pan to mówi? Ciszej, proszę państwa, bo to idziemy w wyjście. Nie rozumiem tej dyskusji, panie przewodniczący. No ja w ogóle, ja też nie rozumiem, o czym my mówimy. Jest potrzeba społeczna i wychodzimy na przecież. No i mówię, jak mówię, ma tam... Oczekują mieszkańcy. Skoro zostałem połączony do tablicy, to pozwolę sobie odpowiedzieć. Jeszcze trzeci raz. Redaktor cię po raz trzeci. Panie radny, czy pan ma świadomość, jaka jest obsada etatowa komisariatu policji w Kobienicach? Ile tam jest etatów policyjnych? Czy pan to może poświęcił trochę czasu sprawdzić do tej. Ale niech mi pan wytłumaczy, co mnie to obchodzi. Czy nie interesuje pana bezpieczeństwa na terenie gminy Torowka, tak? Jest zachwiane bezpieczeństwo? Uważa pan, że jest wszystko w ręku? Ja mam decydować, czy jest potrzebny policjant, czy nie i nas się będą pytać, o to uważa pan tak? Bo ja nie wiem.
Będą chcieli, zrobią, jak będą chcieli. Partycypujemy w kosztach zatrudnienia tego policjanta, nie. Zadałem to pytanie ostatnio, było potwierdzenie, że nie. Więc nie rozumiem, o czym rozmawiamy. Będą potrzebowali, zatrudnią, bo oni płacą. No przecież tak było ostatnio powiedziane, bo zadałem to pytanie. To są policjanci. Ja nie wiem, kto to jest. To właśnie, ja mówię, to jest drętwa dyskusji. No to trzeci raz zabijcie pismo, na tę godzinę będzie było opowiadać. Ma prawo swojego głosu. Nie jest zainteresowany stanem bezpieczeństwa na terenie gminy, to ja tylko dla pozostałych Państwa przekażę informację, że co prawda jest to informacja jeszcze nieoficjalna, ale planowane jest przyjęcie dodatkowych 500 policjantów w samym garnizonie śląskim w roku 2016. A propos tego pytania, które zadałem Panu Radnemu, to komisariat policji w Kobiernicach ma 20 kilka etatów. 5 dokładnie. W porównaniu z komisariatem policji w Kemblach, które obejmuje swoim działaniem nieco mniejszy powierzchniowo, ale porównywalne, jeśli chodzi o liczbę ludności teren, ma tych etatów 43. Więc proszę Państwa, sami sobie Państwo odpowiecie, gdzie jest reszta, tak? Tu od samego początku jest za mało, to od samego początku miało być więcej. I tylko to, że będziemy o to pytać i będziemy o to wstukać, pukać, kiedyś może przyniesiemy. Nie zniekszają. Dziękuję bardzo. Czyli... Ja tylko jeszcze, żeby zamknąć dyskusję i nawiązując do tego, co pan radny Kocęba stwierdził, jeżeli chodzi o powierzchnię i o ilość zatrudnionych policjantów, przykład, prośba o interwencję na przystanku, gdzie grupa młodych ludzi robi sobie imprezę po 22, jest głośno, przystanek jest niszczony, demolowany, sama dzwoniłam. W tej chwili wóz jest na interwencji gdzieś tam. Jak przyjedzie, to dojedzie. Przyjechał już, nie było, nie nie było imprezy. To nie pierwszy przypadek. To jest nie trzeba mu im pomóc. Proszę Państwa, czyli dochodzimy wszyscy do wniosku, pismo składamy i zamykamy dyskusję bez za mało etapu. Przechodzimy do ostatniego punktu naszego posiedzenia. Wolne wnioski. Czy są jakieś... Proszę, ja mogę tutaj informację, bo Państwo to pismo oczywiście macie. Chodzi o nasz apel odnośnie Berylii. Otrzymaliśmy pismo od Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. To sami Państwo czytali, jak się wygląda od Pana od sekretarza stanu. Informacje tutaj mamy czytelną, jasną, wiadomo, że chodzi o finanse. Jak Państwo widzicie tutaj, limit finansowy planowych zadań to jest 107 miliardów. Wszystkie programy, które mają w tej chwili 200 miliardów, więc po prostu nie ma pieniędzy na drogę. Może dożyje? Może dożyje. Dziękuję, pani sołtys. Ja mam takie pytanie, tylko dwa przystanki, które są przy drodze krajowej na Kęty w Czańcu. No znowu zostały opisane w przeróżny sposób i pytanie, czy my mamy jakąś szansę, żeby albo się nimi zająć, albo doprowadzić do tego, żeby może ktoś ich rozebrał, bo to już jest takie typowo PRL-owskie przystanki. No w każdym razie, w tej chwili są już czyściejsze, więc tu podziękowania w stronę urzędu pana wójta. Natomiast to, co ktoś z nimi zrobił po raz następny, przejeżdżają osoby przez naszą gminę, i to po prostu szpeci. Albo, nie wiem, czy niespołecznym, czy jakoś inaczej, albo ich zamalujemy, albo może, najlepiej, żeby ich nie było, bo już ich wygląd jest taki, że tylko pytanie, czy my to możemy zrobić, czy my możemy ewentualnie gdzieś słać pisma, do kogo te przystanki należą, kto nimi mógłby się zająć, żeby one troszeczkę inaczej wyglądały, bo tak jak mówię, to radzi. Myśmy się może przyzwyczaili już, że one wyglądają tak, a nie inaczej, ale jest to strasznie przy krajówce. Remontu bądź budowy nowego przystanku obciąża gminę i to jest zadanie własne gminy, wykonywane za zgodą administratora drogi i na jego warunkach. Także, żeby je rozebrać bądź przebudować na inne, musimy mieć zgodę z generalnej dyrekcji, dopiąć wszystkie formalności pod tytułem projekt, zgłoszenie i tak dalej. I przede wszystkim znaleźć na to środki finansowe.
Natomiast w zakresie zamalowania czy remontu nie ma problemu, jak będą warunki sprzyjające. Myślę, że ta puszka czy dwie puszki farby, plus nasz malarz i można to w jakiś sposób przynajmniej doraźnie zlikwidować. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś? Proszę bardzo, panie. Ja właśnie chciałam do wypowiedzi pani z autyzmu, też o jednym przystanku. Napis, jak się jedzie, to widać. Ale ciekawi mnie również to, co się dzieje za przystankiem, ten Nakęty, jak się jedzie. Tam jest takie wielkie gruzowisko. Czy państwo... Dokładnie. Ono się powiększa. Tam już są jakieś tam płytki, nawet jakieś umywalki. No jest to praktycznie okropnie wyglądające miejsce. Jest to na terenie prywatnym, że tam interwencje raz prowadzili. Ja to sprawdzę, bo pani Dym prowadzi u nas tą sprawę. Właśnie chyba z interwencji pani Sołtys, ale muszę sprawdzić, zobaczyć, jak ten temat wygląda. Nie, właśnie, no wydaje mi się, że gruzowisko nie wolno tak składować. Tak. Inna sprawa, że w ogóle nie zmieniła się konfiguracja tego terenu. I przez to my mamy wodę na naszych asfaltowych drogach, skrzyżowanie ulicy Krętej z Krótką. Mamy zalewany ten teren, mieszkańcy interweniują do nas, więc jesteśmy podwójnie pokrzywdzeni raz wyglądem estetycznym, a drugim to, że teraz całą tą wodę mamy na naszych gminnych drogach. U mnie też również mieszkańcy interweniowali, bo no, mają posesję. I widok z posesji mają na świetnie. To jest świetnie. To tak wygląda. Centrum wsi. Przy głównej gminie Tyrkoszy to będzie Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś wnioski? Proszę państwa. On chce kawiarnię budować, to mu nie pozwólmy kawiarni, jak nie pozwolę. Nie widzę żadnych wniosków. Dziękuję. To przyjście, dziękuję i zapraszam.